Takie elementy nauczane są w ramach całego szkolenia ogniowego i taktyki. Tego rodzaju działania zmierzają do możliwości bezpiecznego wykonywania zadań ogniowych poprzez wyrobienie nawyku pamięci mięśniowej, która poprawia skuteczność i zwiększa bezpieczeństwo. Obecnie żołnierze prezentują działanie w przypadku kontaktu ogniowego z przeciwnikiem z różnych kierunków oraz w różnych formacjach ustawienia. Zwracam uwagę na prowadzenie przez żołnierzy obserwacji okręgu. Prezentujemy w pokazie różne sytuacje, jakie mogą przydarzyć się żołnierzom działań bojowych w przypadku kontaktów ogniowych z przeciwnikiem. Nazwa BLOS pochodzi od pierwszych liter wyrazu broń, lufa, otoczenie, spust. Broń. Każdą broń zawsze należy traktować jak powinna być skierowana tylko i wyłącznie w otoczenie. Działanie po serwaniu przejście do obrony otoczenie spust mają najważniejsze znaczenie w bezpiecznym posługiwaniu się bronią i tymi zasadami musi kierować się każdy, kto bierze broń do ręki. Szanowni Państwo, podziękujmy żołnierzom 1. Batalionu i Kompanii Rozpoznawczej brawami.